serdecznie w Szkole Podstawowej nr 18 w Elblągu. W naszej szkole gramy w kontynenty. Zanim rozpoczniemy grę, trzeba do niej się przygotować. Musimy przeliczyć dzieci, przydzielić rolę kapitana i grających w poszczególnym zespole. Dzieci dzielimy na 5-osobowe zespoły. Gramy piłką, na której narysowane są kontynenty. Każdy kontynent ma inny kolor. W takich kolorach dobieramy szarfę i kapitanowie losują te szarfy. Drużyna nazywa się zgodnie z kolorem kontynentu. Nazwa? Afryka! Żółci to? Europa! Postawienie wyjściowe. Kapitan właśnie wybiera osobę, która będzie wybijała. Namawiają się, który kontynent wywołać. Inne dzieci z drużyny muszą położyć dłonie na piłce. Nie może zabraknąć żadnej dłoni. Zaraz po gwizdku osoba wybijająca musi krzyknąć słowo kontynenty. Po to, aby inne drużyny wiedziały, że za moment piłka wyleci w górę. A zaraz potem krzyczy nazwę wybranego kontynentu. Jeden punkt zdobywa drużyna, która wybije piłkę i piłka ta spadnie na ziemię. Dwa punkty drużyna, która złapie piłkę po wybiciu. Wybijająca osoba szuka jak najlepszego zadania. Złapali! Do gry używamy wszystkiego, można powiedzieć, co jest wokoło, a więc ściany, ręce, głowę, nogę. Piłkę można podbijać wszystkim, co się da. Gra Kontynenty integruje inne przedmioty. Na WF-ie uczymy się geografii. Dzieci umieją rozpoznać kontynenty, wymienić ich nazwę, a nawet pokazać na piłce. Piłkę wybraliśmy taką, którą znaleźliśmy w internecie. Więc jest to pompowany globus, który ma narysowane kontynenty. Jak było? Lubię grać w Ameryce. Moim ulubionym kontynentem jest Europa. Lubię Azję, bo lubię rys. Ty najbardziej lubię być w Afryce, bo tam mieszka mój dziadek. Moim ulubionym kontynentem jest Australia, dlatego że tam są kangury. Antarktyda. Bardzo go lubię, bo mieszkają tam pingwiny. Lubię Afrykę, bo tam można się przede wszystkim dużo poopalać. A jestem takim bladzielcem.